Rozmowa Radia Index. Rozmowa Radia Index. A naszym gościem dzisiaj jest pan Andrzej Brachmański, radny klubu Zielona 2020. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam studencką brać. Myślę, że wszyscy już po sesji, nie? Ja dzisiaj spotkałem rano jednego z wykładowców uniwersyteckich i też zapytałem, czy ma pan wakacje. Mówi, że właśnie teraz zaczął się ten okres, kiedy może spokojnie pracować. Aha, rozumiem. No, dykteryjka pewnie badaniami zajmuje się w tym momencie na spokojnie. Trochę może odsapnąć od wykładów, a studenci pewnie, ci, którzy zaliczyli sesję naturalnie już. Ci, co zaliczyli sesję, pojechali, a ci, co nie zaliczyli, też pojechali. Też pojechali i wrócą trochę wcześniej, tak, zdecydowanie. Na Winobranie przynajmniej będą w Zielonej Górze. Ja warto byłoby, żebym jeszcze podkreślił, przedstawiając pana, że był pan przecież wiceministrem MSWiA w naszym rządzie i od tego chciałem zacząć. Pan dał się podsłuchać kiedyś jako minister, czy nic pan o tym nie wie? Znaczy, chyba, to brzmi tak, uczciwie mówiąc, nic o tym nie wiem, ale zważywszy na to, że żadne taśmy przez tyle lat nie wypłynęły, to myślę, że się nie dałem podsłuchiwać, ale no, ręki bym nie położył. No dobrze, ale jak to technicznie wygląda? Bo pewnie wiele osób, które w tej chwili słuchały rozmaitych historii na temat tak zwanej afery taśmowej, pewnie zasypywani są różnymi informacjami, że oto służby poległy i tak dalej. Wybiera się minister MSWiA na obiad. Przyjmijmy, że będzie to obiad nieprywatny, tylko taki, gdzie spotyka się z innym wysokiej rangi politykiem czy przedstawicielem jakiejś instytucji i mają sobie porozmawiać. Powinni mieć absolutnie od początku do końca zabezpieczone to miejsce tak, aby do takich rzeczy nie dochodziło? Czy istnieje prawdopodobieństwo, że panowie się spotkają, a ktoś nie pomyślał i nie brał w ogóle pod uwagę tego, że może tam być jakiś podsłuch? Tak, bo to ja powiem tak. Nie ma technicznej możliwości w dzisiejszych czasach zabezpieczenia się przed podsłuchami w miejscach publicznych. Gdyby przyjąć, że ja to tak popatrzę, tak, pan minister Sienkiewicz i pan prezes Belka chcieliby uniknąć podsłuchów, a wiedzą, że będą prowadzili rozmowę, trzeba zrobić tak zwane zabezpieczenie, czyli tak, dzień wcześniej trzeba by zamknąć lokal i go dokładnie posprawdzać. W dzień, kiedy oni się spotykają, każdy gość, który wchodzi do lokalu, powinien przejść przez tak zwanego hajmana, czyli przez tą bramkę do wykrywania. Oprócz tego oficerowie, czy pracownicy Biura Ochrony Rządu powinni sprawdzić każdego wchodzącego do kuchni, do wszystkich pomieszczeń, które to są. To jest po prostu niewykonalne, bo wyobrażę pan sobie, że taką zamkniętą prostą. No wszyscy by wiedzieli, że coś się dzieje, tak? To zresztą, jeżeli ktoś chce bliżej na to popatrzeć, to był taki film z Clintem i Eastwoodem, ochroniarz czy coś takiego, tak? Gdzie on był pokazywany jako ochroniarz, czy mocno postarzały ochroniarz prezydenta USA. I tam było pokazane, tak, jak jest sprawdzany lokal publiczny przed wejściem, żeby nie było podsłuchów, zamachu. No, nie mówimy o zamachu, o podsłuchach. Więc nie da się zabezpieczyć w miejscu publicznym przed podsłuchami. Oczywiście można się... Można to utrudnić. Mamy urządzenia też, które w tej chwili wytwarzają specjalne fale, które uniemożliwiają też podsłuchiwanie. To są drogie urządzenia, takich rzeczy nikt nie stosuje. Ale myśli pan, że nasze służby nie posiadają tego rodzaju urządzeń? Oczywiście, że posiadają, ale tego typu rzeczy się zabezpiecza przy spotkaniach bardzo oficjalnych, tak? Więc jednym ze sposobów zabezpieczenia się jest spotykanie się nie na sali VIP-owskiej, tylko w sali gwarnej, tak? Gdzie jest dużo ludzi i jest trudniej, że tak powiem, zarejestrować dźwięki i tak dalej. Ale tak naprawdę to rozmowy tego typu prowadzi się w gabinetach. No, w niektórych ministerstwach są specjalne pomieszczenia zabezpieczone przed podsłuchami. Z reguły większość w gabinetach, trudno powiedzieć, żeby były podsłuchy. Zwłaszcza, że przeciętny człowiek nie ma do nich dostępu. Kelner nie ma do nich dostępu. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że osoby z rządu nie spotykają się na kolacjach, spotykają się na całym świecie. I to nie jest nic dziwnego. Natomiast na kolacjach rozmawia się o tym, o dowcipach, o wakacjach. Są tacy, którzy mówią, że politykiem też jest się popołudniami i trudno oczekiwać od polityka, który spotyka się z drugim politykiem, interes, i nie będą politykować. Ale interes załatwia się, czy sprawy, może interes to źle brzmi w tym kontekście, nie? Sprawy załatwia się oficjalnie w gabinecie, a potem jak gdyby dla przypieczętowania naszego załatwienia sprawy, możemy się udać na jakąś kolację i wtedy sobie porozmawiać na ludzie. Przynajmniej za moich czasów tak to było praktykowane. Przecież też nie będę ukrywał, żeśmy od czasu do czasu, tam nie wiem, raz na kwartał mniej więcej
bywali takie kolacje z ministrem finansów, żeby zawsze coś z budżetu uszczknąć, ale najpierw się sprawę załatwiało oficjalnie w gabinecie. Porządzało się czasami jakąś notatkę, czasami jakiś protokół, a czasami tylko się uzgadniało, a potem jakby w ramach takiego, no, utrzymywania dobrych stosunków. A jak pan słyszy w tej chwili, że mówi się, że to jest kryzys państwa, kryzys służb, że one absolutnie nie działają. To co pan sobie myśli jako no, człowiek doświadczony w tej materii? Powiem tak, ja bym trudno powiedział, że to jest kryzys służb. Tak? To nie jest kryzys służb, bo one tu naprawdę nie zawiniły. Natomiast jest to kryzys polityczny, który pan premier Tusk dość sprytnie próbuje zatuszować. Tak? Bo cały czas dzisiaj mówimy spisek kelnerów, a kto podsłuchiwał, trochę faleta, wątków się tak pojawia dalej, zagranicznych służb specjalnych. Ale proszę zwrócić uwagę, że dziennikarze, przepraszam, że tak powiem, brać dziennikarstwa, łyknęła w cudzysłowie ten wątek i jakby przestała dociekać, o czym tak naprawdę panowie rozmawiali. A clue całej sprawy jest to, o czym panowie rozmawiali. No w tej chwili wszystko schodzi na dalszy plan. Ja mam wrażenie, że w tej chwili duża część redakcji zajmuje się tym, ile kto zapłacił, w jakim ministerstwie za rachunek. I jest wytykane to, że 1300, 1500 złotych zrobi. Moim zdaniem niestety, moim zdaniem, bez przymiotnika, czy przysłówka, a ulica, też w cudzysłowie, tak, ale to też używa takiego określenia, ulica nie kupiła tego wyjaśnienia. Nie? Jeżeli ja jadę taksówką i taksówkarz o tym rozmawia, jeżeli ludzie na ulicy, w restauracji też o tym rozmawiają, ale nie rozmawiają o tym, jak się ludzie dalej pozwolili, tylko co panowie mówili, to znaczy, że ten kryzys jest postępujący. On może nie jest widoczny, może nie jest w mediach, ale ludzie zaciekawiło. Co oni tak naprawdę mówili? A w paru wypadkach, ja myślę, że przynajmniej w dwóch, mówili rzeczy, za które powinni wylecieć z pracy natychmiast. Po pierwsze, pan premier Belka. To nie jest takie proste. To nie jest takie proste, ale uważam, że powinien podać się do dymisji. Dużo łatwiej byłoby odwołać, czy podać do dymisji powinien się pan Sienkiewicz. Bo przekroczył ewidentnie swoje uprawnienia. I drugie, pan minister Sikorski. A pan Sienkiewicz? A powiem tak, no pan Sienkiewicz powiedział prawdę. No. Pan Sienkiewicz powiedział prawdę i ja się z nim w 100% zgadzam. A dobrym rozwiązaniem jest to, że teraz on nadzoruje to śledztwo? Znaczy, no, trudno powiedzieć, że on nadzoruje prokuratura, tak? On, no tak, ale w dużej mierze on ma wpływ zdecydowanie na służby. Na ABW, tak? Więc tak. Znaczy, on gdzieś tam powiedział w którymś momencie, że on dostał jakby zadanie wykrycia źródła przecieków. No tak co więcej, dalej. Mówi, to że to jego ostatnia misja. Ostatnia misja. Myślę, że do Sienkiewicza może mniej miałbym pretensji, bo on tak naprawdę powiedział to, co wszyscy wiedzą, tak? Że państwo polskie funkcjonuje w znacznej mierze teoretycznie, jak ja to mówię, z państwem na niby. Natomiast mnie bardziej interesuje minister Sikorski, bo on krytycznie wypowiedział się o sposobie prowadzenia polskiej polityki zagranicznej. Generalnie powiedział to, co wielu Polaków myśli, tak? że ten sojusz z USA jest tak naprawdę dość jednostronny, tak? Nie będę tu używał określeń z pogranicza. No wystarczy języka, spojrzeć na kwestię wiz i wjazdu Polaków bezwizowego do Stanów Zjednoczonych. Ale chciałem powiedzieć tak, ale to on kreuje politykę zagraniczną. W dużej mierze. Sikorski nie jest słabym ministrem, jest ministrem, który ma silną pozycję w rządzie. Więc jeżeli on mówi, że ta polityka jest źle prowadzona, to znaczy, że on sam źle ocenia swoją własną pracę, tak? No jeżeli tak to jest, to ja myślę, że to jest osoba w pierwszej kolejności. No, ale słyszał pan, że na Amerykanach, przynajmniej takie jest oficjalne zdanie Waszyngtonu, nie zrobiło to specjalnego wrażenia. Mówią, że jeśli chodzi o polsko-amerykańskie stosunki, absolutnie po tych taśmach ujawnionych, o których publikacje były również w amerykańskiej prasie, nic się nie zmieniło, w zasadzie nic się nie stało. Był sobie pan minister i pogadał. No mogli powiedzieć, że to co pan przed chwilą, że pan minister źle funkcjonuje i nie powinien tak funkcjonować. Myślę, że nie, Amerykanie prowadzą, znaczy ja myślę, że dwie dyplomacje w świecie są najlepsze i umieją to rozgrywać. To są Amerykanie i Rosjanie i tu nie ulega wątpliwości. No i tutaj pan Ławrow też zachował się pięknie. Tak jest. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jakimś efektem całego tego zamieszania jest to, że wypadliśmy jakby z europejskiego rynku w sprawie Ukrainy. Tak? Spotkanie jest w Moskwie, są Amerykanie, Rosjanie, Niemcy. Nie ma Polaków. Polacy, którzy byli tym państwem, które nadawało jednak, czy w znacznej mierze wpływało na politykę uwagi Unii, można byłoby powiedzieć. Unii Europejskiej w sprawie Ukrainy, przez te taśmy wypadło, tak? Przez głupotę ministrów. I ja uważam, że to jest naprawdę powód do tego, żeby panu ministrowi Sikorskiemu podziękować
za to, co robił, bo sam sobie wystawił świadectwo, że robi po prostu źle. A reszta, no myślę, że jest to kryzys państwa, nie ulega wątpliwości. A czym się skończy według pana? Rozejdzie się po kościach po prostu i ewentualnie kryzys, stanie czym się skończy? Skończy się totalną porażką Platformy Obywatelskiej. W przyszłych wyborach. W przyszłych wyborach. Tak, to powiem tak. Platforma znalazła się na równi pochyłej, z której już się nie zatrzyma. Szkoda, bo to w Polsce od 30 lat się mówi wybór mniejszego zła. Na pewno Platforma jest mniejszym złem niż PiS, ale niestety PiS te wybory wygra. No chyba, że popełni, chyba, że pojawią się taśmy, no teraz PiS widać w których będą nagrani politycy na PiSu i wcale bym tego nie wykluczał. Natomiast wie pan, kto jest najbardziej poszkodowany w tej całej aferze? Myślę, że porządny kucharz, jakim jest Robert Sowa, tak? Bo już myślę, że nikt z poważnych gości, nie tylko z tych najwyższej półki, ale z normalnej półki, do restauracji prowadzonej przez pana Sowę nie wzajdzie. Zresztą był u mnie wczoraj kolega, który tam zaszedł i mówi: Puchy, kolega. Puchy. Niektórzy myśleli, że będzie wręcz odwrotnie, że teraz turystyka restauracyjna się rozpocznie i wszyscy będą chcieli usiąść w tej słynnej restauracji, chociaż jeśli spojrzeć na inne znane restauracje, to one sobie nie radzą dobrze. Dostałem zaproszenie od kolegów z Warszawy na takie spotkanie w restauracji. My się od czasu do czasu spotykamy na takie kolejne spotkanie, ale tym razem SMS, który zapowiadał spotkanie, był następującej treści. Panowie, tradycyjnie spotykamy się w restauracji takiej a takiej. Prosimy zabrać z sobą ze sprzęt nagrywający, bo ta restauracja zapewnia tylko jedzenie. Coś w tym jest. No i dobrze, że ludzie potrafią jeszcze sobie żartować z tej całej sytuacji. Myślę, że politycy wyciągną wnioski z tego, co się wydarzyło. Tak myślę, że przynajmniej będą się starać, przynajmniej będą jakieś pozory wyciągania wniosków. Jest jakiś upadek. A podoba się panu połączenie twojego ruchu, no przynajmniej na razie na piśmie, takie deklaracyjne, ideowe, z Sojuszem Lewicy Demokratycznej? Tak, panowie Palikot i Miller wychodzą i mówią, no będziemy współpracować. Powiem tak, no za mało danych, tak? To, że wyszli i powiedzieli za mało danych, na czym by to miało polegać. Na razie chyba lepiej to wygląda, jeśli spojrzeć na to połączenie na prawicy, kiedy wychodzi Jarosław Kaczyński i mówi, chętnie przyjmę Gowina i ekipę pana Ziobro. Wygląda, nie? To wygląda lepiej, bo to wygląda jakby powiedzmy bardziej tak oparte o jakieś podstawy programowe, nie? Tu te podstawy programowe mogły być, natomiast myślę, że emocje, czy złe emocje, tak, między twoim ruchem a Sojuszem Lewicy Demokratycznej będą bardzo trudne do wyciszenia przy dwóch tak pamiętliwych ludziach jak Leszek Miller. I wyraźnych liderach. I wyraźnych liderach, nie? Więc nie chcę się wypowiadać, trudno mi powiedzieć. Zresztą ja już jestem z daleka od wielkiej polityki, bardziej mnie interesuje to, co w mieście się dzieje. No to teraz jeszcze na koniec szybko o mieście. Pana nie było na ostatniej sesji Rady Miasta. Prezydent nie uzyskuje absolutorium. Głosami SLD nie uzyskuje absolutorium, jeśli można tak powiedzieć. Ci w ostatniej chwili, w zasadzie w ostatniej chwili idą na naradę, wstrzymują się od głosu. Wynik jest jaki jest. Oczywiście nie ma to kompletnie żadnego znaczenia poza takim wymiarem zewnętrznym, że oto prezydent dostaje pstyczka od kolegów z Sojuszu. Znaczy nie chciałbym mówić, ja już jestem od dłuższego czasu poza Sojuszem, właśnie między innymi ze względu na takie nieprzewidywalne zachowania. Rozmawiałem wczoraj z kimś. No inna sprawa, że tak historycznie spoglądając na relacje w Sojuszu, to pan nigdy z przewodniczącym Wontorem nie darzył się bardzo, ale to bardzo wielką przyjaźń. No ale dlatego, że uważam właśnie, to jest między innymi przykład prosty, tak? Bo wczoraj właśnie rozmawiałem z kimś, z kolegą i mówi, że koledzy z Sojuszu głosowali tak na wyraźne życzenie przewodniczącego organizacji wojewódzkiej. To znaczy, że po prostu faceta porąbało, tak? Bo to, co zrobili, jest po prostu irracjonalne, nie ma żadnego znaczenia, ba, nawet nie ma żadnego znaczenia politycznego, nie? Ja rozumiem, że coś chce się ugrać, tak? Tu koledzy nic nie ugrali. No nie, ja już powiedziałem jakiś czas temu, że to była zwykła wioskownica. Tak jest, tak. Zepsułeś mi babkę, ja ci zabiorę zabawkę. Tylko dokładnie. Tyle, bo to nie ma żadnego przełożenia na nic, co się może wydarzyć. Powiem tak, że trochę jestem zdziwiony, bo w tym klubie SLD jest paru mądrych gości, czy wydawało się, i nagle ulegli jakiemuś takiemu amokowi, stracili własne zdanie.
A nie może rozumiem. Pokazali, że potrafią się podporządkować. Szef mówi tak, tak robimy. No tak, ale jak szef mówi głupotę, to też trzeba się podporządkowywać. No ja zawsze oczekiwałem, że ludzie myślą, nie? Tu wykazali się kompletnym brakiem myślenia. Ale powiem tak, to jest ich zmartwienie. Mnie to, powiedziałbym, to młodzież mówi ni grzeje, rybka. Ni ziemi. Mnie to rybka. I tyle mogę powiedzieć. No, oczywiście ten przykład też pokazuje, że relacje czy prawne usytuowanie absolutorium w dzisiejszych czasach jest złe, tak? Bo jeżeli jest tak, że budżet wykonany, pozytywna opinia komisji rewizyjnej, pozytywna opinia RIO i głosuje się przeciwko absolutorium, to znaczy, że to absolutorium ma... Ten głosowanie jest niepotrzebne, więc... No ma wymiar polityczny tylko i wyłącznie. Dobrze, ale nawet nie ma wymiaru politycznego, bo nic ze sobą nie niesie, więc być może trzeba powiedzieć to w ten sposób. I ja byłbym zwolennikiem takiego stanowiska. Proszę bardzo, odwołanie absolutorium oznacza koniec kadencji prezydenta i rady. Tak? Rada stwierdza, że prezydent źle rządzi, nie udziela mu absolutorium, w związku z tym sorry, jednocześnie ulega samorozwiązaniu. Ale to ulega samorozwiązaniu. Wtedy być może to głosowanie nad absolutorium byłoby ważne, tak? Bo i byłoby absolutnie rozsądkowe od początku do końca. Nie? A jeśli o rozsądku i o głosowaniu rozsądkowym, to wczoraj zakończyły się konsultacje w mieście, nie znamy jeszcze wyników, dzisiaj one... A to jak nie znamy wyników, to po cośmy je rozpisywali? No nie znamy jeszcze dokładnych wyników, nie wiemy jak zagłosowali zielonogórzanie, przez 2 tygodnie można było oddawać te głosy, tu możliwości były dziesiątki, więc w zasadzie chyba nie ma takiej osoby, którą gdzieś ominął ankieter albo nie widziała punktu konsultacji. Innego. Dzisiaj teoretycznie będzie już wszystko jasne. Jutro do ministerstwa wybiera się wiceprezydent razem z profesorem Osenkowskim. Tam będą rozmawiać z odpowiednim ministrem i będą wiedzieli, czy w grę wchodzi wariant styczeń 2015. Znaczy powiem tak, tu są jakby dwie, nie wiem ile mamy jeszcze czasu, ale dosłownie chwilę, ale spokojnie. Więc usłyszałem wczoraj tylko tyle i to mnie bardzo cieszyło, że w tych konsultacjach wzięło udział ponad 30% zielonogórzan, więc możemy powiedzieć, że nawet ten próg referendalny został spełniony. To jest bardzo duża frekwencja. Mówiąc szczerze, rozpisując te konsultacje, nie spodziewaliśmy się, że aż tylu mieszkańców weźmie udział w tych konsultacjach. Jaki jest wynik, nie wiemy, ale możemy, też jest ciekawostka, bo to już gdzieś mniej więcej policzono, że około 10 tysięcy zielonogórzan podpisało się na listach z takim jakby poparciem do daty 2015. Imiennym, dodatkowa lista była, tak. Więc to nie jest tajemnica, tak? Natomiast tam te jakby tajne głosowanie jest pewnie liczone. Myślę, że nie będzie tu żadnej niespodzianki. Natomiast jakby w ostatnich dniach pojawiają się nowe elementy. Otóż okazuje się, że gdyby nie udało się połączyć od 1 stycznia 2015, to niestety sporo pieniędzy, które można by przeznaczyć na inwestycje w tym obszarze dawnej wsi, nam ucieknie. Wczoraj żeśmy na ten temat rozmawiali, między innymi się okazuje, że jeżeli nie będzie połączenia od 2015, to zagrożone są inwestycje między innymi kanalizacji deszczowej w Jarogniewicach, chyba w Zawadzie, gdzieś tam jeszcze. Nie chcę mówić, mówię przykładowo, ale są zagrożone te inwestycje kanalizacji deszczowej. Ja myślę, że radni gminy Zielona Góra powinni mieć świadomość tego, że taki opór, który ja przewidywałem, a który jest widoczny, tak, przed jakby wykonaniem woli mieszkańców, de facto powoduje, że ucieknie sporo pieniędzy. Więc ja myślę, że też jeżeli ci radni rzeczywiście tak jak deklarują, no, są reprezentantami mieszkańców, to jednak powinni te aspekty ekonomiczne wziąć pod uwagę, bo przecież po to, żeśmy się łączyli, żeby było lepiej, a nie żeby było tak, jak jest, albo żeby... No jak będzie, pokaże najbliższa przyszłość, zobaczymy, jak zachowają się radni w gminie. Na razie czekajmy na to, co wydarzy się jutro w Warszawie, jakie informacje stamtąd do nas napłyną. Miejmy nadzieję, że ten wariant będzie wchodził w grę styczeń 2015 roku. Nowa Zielona Góra o zdecydowanie większym obszarze terytorialnym i większej liczbie mieszkańców. Andrzej Brachmański, Klub Radnych Zielona 2020. Dziękuję bardzo i przepraszam, żeśmy gadali o polityce, ale powinniśmy studentom przede wszystkim powiedzieć, kochani, dobrych i bezpiecznych wakacji. Zdecydowanie. I żeby piwo było zimne, a kobiety gorące.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9.30.